Radku, powiedz mi, czym się zajmuje Twoje przedsiębiorstwo? Czym się zajmuje biznes, który stworzyłeś? Zajmujemy się tworzeniem oprogramowania do nauki spawania, do testowania kompetencji spawaczych w wirtualnej rzeczywistości. Pracujemy od 4 lat w startupie rodzinnym nad bardzo innowacyjną polską technologią. Udało nam się na tym etapie stworzyć pierwszą wersję produktu, którą w tej chwili promujemy na rynku europejskim. Mamy fenomenalny feedback. To się sprawdza do tego, że jesteśmy w stanie dzisiaj w dowolnym miejscu, nawet tutaj przy barze, sprawdzić, czy ktoś potrafi spawać lub zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu na świecie. Z wykorzystaniem takich gogli jesteście w stanie szkolić spawaczy online. Dokładnie. Wystarczą tego typu gogle i naszej produkcji uchwyt spawalniczy wydrukowany w drukarce 3D. I to wszystko plus mały komputer gamingowy pozwala nam na prowadzenie szkolenia, rejestrowanie wyników online i przede wszystkim sprawdzenie, czy ktoś może być spawaczem, zostać wysłany w inne miejsce na świecie do pracy w stoczni czy w bardzo poważnych konstrukcjach. Co jest największym wyzwaniem dzisiaj dla Ciebie w prowadzeniu Twojej działalności gospodarczej? W tej chwili jest jakby walidacja rynkowa naszej technologii i podpisanie pierwszych umów sprzedaży na świecie. Profil menadżera, którego poszukujecie, to jest osoba, która ma jakie kompetencje miękkie? Przede wszystkim musi być świetnie komunikująca się w języku angielskim, zacięcie jednak do technologii, ogólną dobrą kulturę informatyczną, ponieważ mamy tu do czynienia z technologiami bardzo zaawansowanymi, z wirtualną rzeczywistością, ale również z cloud computing. Mamy naszą bazę danych w cloudzie, pracujemy nad algorytmem sztucznej inteligencji, więc to wszystko trzeba rozumieć, czuć, przynajmniej do czego można zastosować te technologie, ogólne pojęcie, a potem umiejętność poruszania rozmów z partnerami, z klientami, którzy na tak wczesnym etapie rozwoju technologii będą chcieli ją zakupić. I to są rzeczywiście umiejętności bardzo specyficzne. Dzisiaj stworzyliśmy wirtualizację hal przemysłowych. Żaden nasz konkurent tego nie robi, więc trzeba mieć dużą wyobraźnię. Nie trzeba znać technologii, jak się tworzy wirtualnie hale przemysłowe czy jakiekolwiek przestrzenie. Natomiast wyobrazić sobie, że możemy pojechać i z producentem na przykład rurociągów porozmawiać o zwirtualizowaniu kawałka rurociągu w polu. Do tego jest potrzebny otwarty umysł, oczywiście chęć podróżowania, no i swoboda komunikowania się w języku angielskim. Radku, życzę Ci, żeby ta polska technologia dalej rewolucjonizowała ten obszar rzeczywistości, na którym się skupiacie. Dziękuję. Największym wyzwaniem dzisiaj w biznesie stworzonym przez Radka jest zbudowanie zespołu, który łączy w sobie trzy cechy. Otwartość na środowisko międzynarodowe, rozumienie technologii i zdolność do dopasowania się do organizacji, którą stworzył, do ekosystemu, który stworzył. I dokładnie te trzy cechy były filarem stworzenia przez nas modułu Innowacje w ramach nowego programu studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Program studiów był tworzony w całości w dialogu z przedsiębiorcami. Zapraszam Was serdecznie do studiowania na studiach MBA w Warszawie. Studia stworzone przez menadżerów dla menadżerów.